Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny odcinek z gry Debanego w Isaac Afterbirth Plus. No cóż, mam złe wieści. Chciałem zacząć kolejny run Gridier Mode'em, a zaznaczyłem zwykły grid, więc teraz mój winstreak pójdzie się jebać, a szkoda, był taki fajny. Rest in pepperoni. Apolionem ostatnio ogarnęliśmy bardzo ładnie ucieczkę z hasza, więc zaczynamy Gridier. Wejdę sobie do menu zobaczyć tylko i ubolewać nad tym, jak straciłem to, o co walczyłem tak bardzo mocno. No właśnie, winstreak 0. Winstreak 0, a był 2. A ponoć są jakieś nagrody za winstreak. Ale trudno. Nie dla psa. Polidactylia, mamy więcej niż... Dobra, puberty i speedup nie są najgorsze, zwłaszcza, że speedup to jest coś, co odblokowaliśmy dla tej niewdzięcznej małej madzi. Okej. Bomba. Umie. Ze mnie gangster. No nie dałem rady na czas. Nie dałem rady na czas wyciągnąć. Hehe. Ale ze mnie śmieszek. Spiderbite. No dobra, no. Nie mam nic lepszego do wyboru, tak. Jestem madzią. Przynajmniej nie jestem wolną madzią. A, obrażenia takie sobie. No wiadomo, te 350 standardowe, bo standardowe. Niektóre postacie mają lepiej, niektóre mają gorzej. W ogóle Judaszem się przyjemnie gram, bo lubię postacie, które mają duże obrażenia, a mają mało HP. Co później oczywiście utwierdza mnie w przekonaniu, że na haszu umieram. A to wszystko tak naprawdę jest wina tylko tego, jak został hasz zaprojektowany. W sposób bardzo bezsensowny, że... No słuchajcie, to będzie bullet sponge, który ma jakieś tam wbudowane odporności na to, nieważne ile masz zdrowia i tak dalej. O, portal, który będzie respił przeciwników, też jest świetnym pomysłem. Powinienem częściej używać mojego Yamharta, skoro mam takich... ani innych przeciwników. O nie, i teraz te cfele kamienne będą cały czas za mną łazić. To jest najgorsza rzecz, bo oni będą zasłaniali przeciwników. Tak ich szybko nie wykończę, więc muszę nawet postać poobrywać, ale żeby ich wszystkich pozabijać. Zdychaj, zdychaj, zdychaj. Dobra, zdechli, najważniejsze. Teraz już nawet nie muszę obrywać, mogę się skupić na spokojnej grze. Bo naprawdę, oni mogą się wydawać, no ale przecież dżungary, czemu ty się tak dajesz ubijać jak śmieć? Oni przecież nic nie robią. To prawda, nie zadają obrażeń, ale jeśli chcę kogoś trafić, a oni się grupują tu, gdzie ja stoję i ja wtedy nie mogę nikogo zabić, no to mamy pewien impas, tak? Mamy problem. Ten problem nazywa się, jak mam poradzić sobie z przeciwnikiem, którego nie mogę zabić. I te wojdy jakieś śmieszne. Które respią przeciwników, raz respią cały czas jakieś gówna, które same zniszczą portal, a raz respią takich tłustych przeciwników, że to jest masakra. Czasami nie respią w ogóle, a czasami respią jak szalonej. Pamiętam na początku, od razu po wyjściu moda, jak tego chyba nie sprawdzili w ogóle, czy to jest zbalansowane i gracz po prostu miał za zadanie umrzeć. Zostało tak srogi w pierdol, że to no dupa trzeszczała, no. To mogę powiedzieć. No dobra, no idziemy na bossa. Nie mamy innego wyboru raczej. Jest nim czerwona dinglowa szmata, no trudno. Poszarżuje, poszarżuje. No już nawet nie poszarżuje. Zesra się na czerwono. Dobra, zrespił się Duke of Nukems. Duke of Nukems będzie moim priorytetem. Jeśli wiecie dlaczego, to łapka w górę. Jeśli nie, no to nie musicie dawać łapek w górę. Po prostu... Nie, a on sam się zabije zaraz, tak? Nie, odbił się od tego gówna, szkoda. Wracaj do tamtego gówna, Duke. Aj, ty czerwona szmato, zostaw mnie w spokoju, nie odbije się 4 razy. Normalny Dingle odbija się 3 razy, a ty musisz 4, bo co, bo jesteś jakiś lepszy, nie wiem. Duke, ile ty masz zdrowia? Że tak się zapytam łaskawie. Czemu muszę mieć tych czerwonych, specjalnych bossów? Wystarczy tych much, ogarnij się, gnoju. Nie mogę do ciebie w ogóle dojść, nie mogę cię trafić. Ja nie chcę dochodzić do Duke of Flies, tak? Szanujmy się. Dobra, zdech, to teraz mam święty spokój. No, zazwyczaj w takich grach jak Isaac i innych roguelike'ach, które mają jakieś spawnery, na przykład Hammerwatch i tak dalej, zazwyczaj właśnie się rozwala je najpierw, żeby później nie mieć całej masy przeciwników. No chyba, że macie jakiś crowd control, wtedy tę moją zasadę możecie do śmietnika wypierdolić. Ale w takim wypadku, jakbym powiedzmy skupił się na Dinglu, bo rzeczywiście on jest tutaj największym zagrożeniem i olał sobie Duke'a, to on by napieprzył tych podwójnych muszek tyle, że ja bym nie zdążył ich zabić i bym umarł, więc no. Czasami trzeba iść na jakieś ustępstwa, na przykład poświęć wystarczającą liczbę zdrowia po to, żeby móc zabić czerwonego Dingla. W ogóle czerwony Dingle na pierwszym poziomie, czy ktoś to przemyślał? Dobra. Mamy coś do łamania gry. Na następnym poziomie z chęcią to wykorzystam, więc sobie to kupię i wezmę. Zrób... No... O, Granddad! Big Papa!
Skoczcie na te czerwone klocki różne, raz okrągłe, raz podłużne. Poczekam, skaczcie tu. Skaczcie tu, gnoje. No nie strzelajcie, tylko skaczcie w czerwone gówna wydalne. Wiem, że oni obrywają od nich. Problem jest taki, że jest ich aż tyle. No właśnie, jest ich za dużo. A ja niszczę te czerwone gówna niechcący. Ale nie, sorry. Projekt, patrzcie, basement. To jest pierwsze pomieszczenie. Zaczynacie postacią, która nie ma dobrych, dużych, jakichś twardych itemów. Co dostajemy? Spierdol. Cambion Conception. Spoko, może być. Oddam mu nawet tyle życia, ile mam. Mam to w dupie. Jak mogłeś, śmieciu mały. Tak mnie puberty pokarać. No nic, no to teraz nie mamy zdrowia, poza tymi naszymi soulheartami. Bierzemy D20 i... idziemy do przodu. Mam nadzieję, że uda mi się złamać grę jak krzyża. Jeśli znajdziemy baterię w sklepie następnym, to raczej się uda. Raczej. Jeśli nie będę podnosił pieniążków jak kretyn. Jak jakiś jebany idiota, który po prostu... O, muszę podnieść pieniądz! Ale Gareth, ty musisz rerolować. Muszę mieć pieniądz! Muszę go podnieść. A później to się kończy, tak jak każdy wie. Nie mamy niestety tutaj baterii, więc nie wiem, czy marnować pieniążki na reroll. Powiedzmy, że dobra. Dwa, trzy. Jest bateria, jest. I jest śrubka na przecenie, którą sobie definitywnie kupię, bo ułatwi mi walkę znacząco. Ghost Pepper, okej, spoko. W sumie mogę co pewien czas buchnąć ogniem. I piżamki. Czuję się tak cozy, o. Wygodnie. Spoko, no i nagle z ciężkiej sytuacji wyszliśmy na prosto, melo. Tak to robi John Garrett właśnie, moi drodzy. Wiem, że deal z diabłem się. Dzięki, szatan. To się o ciebie nawet chyba nie będę bił. Powiem drogą. No to co? Zaczynamy break your neck, bitches. A, ale ja cały czas nie mam obrażeń. Dobra, więc najpierw spawnery, a nie jakieś takie gówno. Rób to, co mówiłeś, a nie zmieniaj zdanie. To jest właśnie John Garrett, moi drodzy. Widzieliście go. Zamiast niszczyć spawnery, on niszczy przeciwników, których respi gra. Tak się nie robi. Najważniejsze to w ogóle nie podchodzić tam do góry i się nie interesować tymi pieniążkami, co tam są. Są to są, nie mój interes. Ja tu mam pająki do zabijania. Przestaniesz respić, gnoju wstrętny? Wow, to było za blisko. Są te zity, które respią te właśnie muszki, wredne. Ach, te pryszcze. To są właściwie jakieś wypustki, czy co to jest, nie wiem. Wygląda jak taki prysz, z którego jak się wyciśnie, wylatuje mucha. Jest całkiem normalne, w ogóle w uniwersum Isaaca nie powinno zadawać się pytań na temat, czy coś jest sensowne, czy nie. Bo masa rzeczy tutaj jest głupia. Albo nie przemyślana, bo wiadomo, Edmund jest nienormalnym człowiekiem. Wiecie co? Właściwie to tak, jesteśmy na siódmej fali, więc część już sobie mogę zrerolować tam. Tego, co tam się dzieje. Powinienem to zrobić już dawno temu. Ale przysnąłem, powiedzmy, przysnąłem. Mój błąd, mea culpa. Więc czy będę miał wystarczająco ładunków na reroll? Pewny bym nie był tego. W tej grze to niczego nie można być pewnym. Dobrze, to wziąłem sobie tego screw, bo naprawdę. Tears up tu robi grę. O, muszka się wpieprzyła idealnie. Mamy skrzyneczkę. Mamy... Dobra, 5 będę musiał wziąć. Najlepiej tak by była jakaś jedna 5-centówka, którą bym sobie wziął. Albo zajrzę do sklepu, czy może jakieś bomby na przykład nie mogę użyć, żeby wysadzić shopkeepera czy coś, wiecie. Jak już mamy breakować, to róbmy to. A, i patrzcie. Ziomek, który był od samego początku. Czy znamy tego pilsa? Nie znamy tego, wyrzucamy, nie obchodzi mi on. Idziesz na reroll. Przestań respić. Gnoju wstrętny. I wyłaź z tego narożnika, naprawdę. No ja pieprzę. I żeby one miały chociaż mniej HP. Nie, jestem Mac... O ja pierdolę, nie, dobrze. Jestem Macmillan, nie znam się na balansie. Nihali, słuchaj, dodaj przeciwnika, który będzie wkurwiający i będzie miał dużo HP, co? Dobra, tyle, dzięki. Czy było tutaj... Nie ma bomby, ale są shopkeeperowie, więc... Błagam. Hey, that's fucked up. No nic.
Kto jest moim bossem? Pin. O, zobaczcie, w porównaniu do tych dingli jakichś zmutowanych i czterech monstro, to jeden pin wydaje się być trudniejszym bossem na późniejszym pomieszczeniu. Wow! Kto wymyślał ten balans? Nie, serio, naprawdę jest ciężko. Przeciwnicy, którzy sami się zabijają o samych siebie, oni dla siebie stanowią zagrożenie. Kontra cztery monstra. Kontra dingle. No balans, no słuchajcie, no co ja mogę dużo powiedzieć, no. Ci przeciwnicy są ciężcy, no zobaczcie jak ja sobie z nimi nie radzę. Ciężar na moich barkach, brylanty na końcach mych rzęs. Będą przeciwnicy? Nie będziesz, słabo. Jedna bomba dla Tinted Rocka. Aha, spoko. No tak dziwnie trochę bym powiedział, tak dziwnie. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Więc będę o jeden charge za krótko. Spóźniłem się. No i co, pójdę do diabła, siema diabeł, co tam chodzi w dupę? Dobra, na razie, cześć. Pieniążki najpierw. 5 będę musiał wziąć na charge. Dobra. Niestety. To jest kolej rzeczy. Otwieramy skrzynkę. Ze skrzynki leci w ciul dużo rzeczy. Oczywiście powinienem najpierw wziąć 5 pieniążków na to, ale... Okej. Okay. Ten trinket jest świetny. Czy mam... Nie mam pieniędzy. Dobra, jest dime. Dime jest najważniejszy, więc podniesiemy sobie dime'a. Szczarżujemy i wracamy do roboty. John Garrett. Break the game. Get out of the jail, free card. Nie interesuje mnie za bardzo. Także wyrzućmy to, zostawmy sobie tylko nasz spinacz biurowy. I... A co to za karta? The World. Nie, no to reroll. O tak, to jest to co lubię. Boom. Okej, spoko. Więc tak, potrzebujemy bomby. Wysadźmy, otwórzmy, otwórzmy. Och, łapie. Jest dime, więc musimy go podnieść. To jest minimalna kwota. Boom, reroll. Berkowski, no nie. Wyrzucamy ich na razie. Czy jest to jakaś duża monetka? Nie ma? Dobra, to sobie po prostu do sklepu pójdę, wezmę. Teraz piątkę bym sobie od razu w zapasie wciągnął z czegoś, nie? Dobra, no na razie pootwierajmy to, bo mogę. A i nie powinienem tyle rzeczy podnosić. Ale tylko chcę sobie naładować do 5. Dobra. Jeszcze jedna skrzynka u góry. Dojdę do niej bez rozpierdalenia za dużej ilości rzeczy. Temperance. Uuu, jestem w stanie poświęcić swoje zdrowie dla tego. Dobra, jednak nie. Spoko. Speedball. Reroll. Z dala z tymi kluczami ode mnie, proszę. Proszę się odsunąć. Dobra, to jakiś przedmiot. No. A, zresztą nie powinienem teraz otwierać skrzynek. Two of Clubs, nie? Card Against Humanity jest świetne. I użyję go sobie. Tutaj. Także jak znajdę Petrified Poop, to będę szczęśliwym człowiekiem. I wiem, że teraz jak znam życie, sporo ludzi nie będzie zainteresowanym tym, co się dzieje. Chociaż są sportowe świry, takie jak ja, którym się to podoba, jak diabli, więc... Jeśli jesteś takim, no to spoko, polecam zostać, bo nie zamierzam odpuszczać takiego chorego gówna. Ale jeśli na przykład nie jesteś fanem takich rzeczy, co jest w pełni zrozumiałe, nie zrozumcie mnie źle, to możesz sobie przewinąć film. Ja... Nie wiem, no... Po prostu na pewno będziesz widział na pasku, co się dzieje. Jeśli wyjdę na przykład z tego miejsca i będę już wystarczająco tłusty, bo to jest Gridier na pewno. Na pewno wybrałem Gridier. Powinienem wziąć Gridier. Jeśli nie wziąłem Gridiera, to jestem kretynem. Ale zobaczcie, widzicie? Z jak ciężkiej sytuacji, gdzie nie miałem nic, jedno D20 robi grę. No D20 po prostu na Gridierze to jest przedmiot premium. A kto uważa inaczej, to powinno mu się wyrwać kończyny. Więc mógłbym się teoretycznie nawet uprzeć i sobie zacząć kupować już jakieś przedmioty. Powiedzmy nawet ten speedball, nie? The Sun, spoko, może być. Of Clubs. Dobra, wystarczy mi się, wydaje na razie tyle pieniążków. Wezmę sobie jakieś caffeine pile, czy może... A, lepsze to będzie, na pewno.
czarmowane, niech będą poki go. Dobra, i resztę sobie zostawię na podnoszenie moich kochanych rerollów, więc gówno tutaj zostaje. Ja wracam do swojego miejsca. Okej, okay, głowa Gapiego, spoko. Jak skończę bawić się w rerollowanie dla dzieci, to prawdopodobnie z tym zostanę. Reroll. Trochę się tu porobiło. Poproszę bateryjkę, dziękuję. Oh boy. Są wspomnienia. Te rzeczy się robiło kiedyś, dawno temu. Dice Shard. D6 i D20, prawda? W takim wypadku... Reroll. Jeszcze. I będę miał później tutaj dużo tych takich przedmiotów, które mnie nie interesują. To będę mógł z tym zrobić porządek. Także dostanę się tylko do tej złotej skrzyneczki. Podniosę sobie to. Czy muszę w ogóle pytać? Także dwa dice shardy poproszę do siebie. Reroll. Zużyte pieluszki nie chcę, nie jestem pieluszkowy. Dobra, na pewno mózgu Boba nie chcę. To jest coś oczywistego raczej. Przejdźmy się do tych skrzynek tu u góry. Dzięki, dzięki, dzięki. Oh boy! Jakie to jest dobre, jak mi się naprawdę podoba coś takiego. Ja nie wiem, niektórzy mogą rzeczywiście mieć, no ja pierdolę, jak można tak marnować czas, głowa Tamiego, coś tam. To jest świetny item, bo będzie strzelał tak samo jak ja, więc sobie zaraz go wezmę. Fates Reward lubię. Tutaj zobaczmy, co to jest za karta. Two of Hearts, no nie. Co to za runka? Runę. Piła, nie obchodzi mnie. Mój Dice Shard niestety został ciut u góry. Dobra. Muszę iść po baterię. Przepraszam. Przecisnę się tylko. Ja tylko na momencik. Dobra, znowu coś zacznie wybuchać się dziać. Podniosę sobie tego klucza, bo już jest naładowany. Steven, damage up, nie muszę mówić. Najważniejsze to, żeby tych dice shardów nie potracić. To mogę podnieść i tak pójdzie na reroll, więc do Boba już... No w sumie miałem ten jego mózg, ale ja go bardzo nie lubię, więc... Nie będę wam tłumaczył, dlaczego go nie podnoszę. A możemy sobie podnieść trochę tych pieniążków. Ta karta to... Two of Diamonds. No to spoko. Nie ma sprawy. Podnieśmy. O chłopcy i dziewczęta. Bo wiem, że dziewczyny oglądają moje filmy. O dziwo sprawdzają i w statystykach było was całkiem dużo. Co cieszy człowieka? Cieszy. Dobra. Reroll. Jakieś HP up, tam pół biedy. Mniejszy problem. Jeszcze bym chciał naprawdę jakiegoś jednego itemka dostać. Ale no tego to na pewno bym nie chciał. Dziękuję, gro. Dziękuję za twoje starania. A, skrzyneczki pootwierać trzeba. Dostanę się tam. Jak nie, no to na siłę się przejdzie. Niesława. Jest spoko, ale przy takim setupie to naprawdę ja jej nie będę potrzebował. Two of Diamonds, dobra, to idziemy zakupywać rzeczy w takim wypadku. Raz. Magic Scab, Mr. Dolly. O, ho, ho. Słoiczek. Dobra, to wracamy na razie do przerzucania. Jajku. Dobra, na razie tutaj tak, wyrzucę te interesujące mnie rzeczy, bo one są w ciul ważne i nie chciałbym ich nigdzie stracić. Sam mój Dice Shard tutaj też zostanie, jeśli to nie problem dla ciebie. Dobra. I co? Otworzymy to, dostaniemy w mordę. I reroll. Two of Spades, spoko. To teraz już to nie jest żadnym problemem. Two of Clubs, to już też nie jest problemem. O nie, straciłem Soul Hearta, tragedia. Nie posiadam się ze złości, bo teraz nie jestem w stanie nic zrobić. Możemy wysadzić. Otwierać, wybaczcie, że tak trochę chaotycznie. Czy druga niesława? Teraz ja tamtej niesławy nie podniosłem, prawda? Nie, okej. Okay. Dwie niesławy na pewno się ze sobą nie stakują, więc... Jedną sobie mogę podnieść? Nie. Dobra, speed up, speed up. I mi się wydaje, że w tym momencie wezmę sobie dice sharda jednego. Wraz z naładowaniem. Dobra, mogę nawet dwa mieć.
Robimy tak, zobaczmy, co my tu mamy. Od Mushroom, Capricorn na pewno wezmę. Na dole mamy... No Wig, teoretycznie respi nam pająki, niech będzie. Pootwierajmy rzeczy. Może kolejny jakiś item do kolekcji tu wpadnie. Ball of Tar mnie nie interesuje i mówię to szczerze. Naprawdę nie jest to coś, co jakby urwało dupę na sam widok. Więc reroll. Host, dobra, host hat, już jesteśmy nieśmiertelni. Pandora's Box, jasne, se użyję. Jakieś gówniane itemki do rerollu. Moneta, już mogę podnosić. W tym momencie jestem przekonany, że jestem w stanie zrobić tego rana. Bez problemów najmniejszych. Host hat to jest tak pieniężny przedmiot. Książkę sobie podniosę, bo to oczywiście transformacja w bookworma. Mózg Boba, sorry, jestem odporny na eksplozję, także tego. Book of Secrets, wiadomo, sobie mogę podnieść. Książeczki i te nasze skrzyneczki, z których będzie wypadało coś ciekawego. One makes you larger, health down, nie boli mnie. Zaczynamy kupować znowu, także health down, health up, dzień dobry. Mięsko, halo, strzykawa, safety pin. No, powiem, że się zrobiliśmy. Tłuści, tłuściutcy. Reroll. No, flat pen już mnie teraz tak bardzo nie interesuje. Wcześniej mógłby być naprawdę przydatny. Latanie, oczywiście, poproszę. Uwielbiam latanie. Niesława, czy ja ci już czegoś nie mówiłem? Niech będzie. Okej, jesteśmy Bobem. Transformacja na odcinku, dzień dobry. Wszystko jest możliwe, jeśli tylko w to uwierzycie. Jeśli będziecie jak John Garrett i będziecie chcieli łamać gry. Berkowski, Berkowski. Burkano, Burkano, Burkano. O, Degas, Purity. To się może przydać, jakbym dostał ślepoty. To byłoby całkiem nieprzyjemne. Raczek, dzień dobry, idziesz ze mną, Andrzej, Agora upadnie bez ciebie. to był bardzo zły żart. Dobra. Także to zostawiamy tutaj. Degas się przyda. Credit card, no możemy sobie kupić od razu. Tak naprawdę już chyba nic więcej mnie nie interesuje tutaj w tym sklepie. No, mogę go teoretycznie wziąć. TLP, zobaczymy co dostaniemy. A, nie ciekawe. A, nie mam pieniędzy, dobra, już się przestraszyłem, mówię, co jest, kurna, przecież to jest niemożliwe. Mi się po prostu pieniążki skończyły. Dim Bulb, ciekawy trinket, ale niestety nie interesuje mnie wystarczająco dobrze. Pulse Worm, no ja i tak będę szedł z rakiem, więc... Słuchajcie, mnie tutaj nie zagadujcie jakimiś badziewiami. Jesteś podekscytowany. Szkoda, że ja nie jestem tak bardzo jak ty. A naprawdę transformacja w bookworma byłaby przepiękna. A właśnie, jestem odporny na eksplozję, więc już nic mnie nie martwi. Bym sobie chyba ten syntol tylko wziął i szedł później już na spokojnie przed siebie. Ten Two of Clubs, już i tak miałem max. Two of Diamonds. Zakupmy sobie syntol i nie przeciągajmy tego, tak? Jestem ćpunem najobrzydliwszym. Tak, mamo. Chyba to mi wystarczy, mi się wydaje. Mogę już to zebrać. Czy jeszcze raz jeden finałowy reroll? Jeden finałowy reroll. Dużo tych skrzynek naszych pięknych poszło, więc tak. Na razie nie podnoszę nic z tym, z czym chcę wyjść. Żeby mieć pewność, że sobie nie spieprzę niczego. Dostaliśmy ten nasz piękny locust, który niedawno odblokowaliśmy. Także to jest kolejna ciekawostka. No i... O, mały brimstone. No, dzień dobry, witam serdecznie, chodź tu. Locust pestylencji, czyli zarazy. Zaraza, jak to mówił Geralt. Hierophant, jasne, spoko, co tam. Hanged Man. The Empress, spoko. Mysterious Paper mi się raczej nie przyda. No dobra, no spoko, no co mogę powiedzieć, no. Ja jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Wam się mogło to podobać lub nie. W pełni to szanuję, dlatego też nie chcę tego przeciągać. No słuchajcie, 22 minuty, gdzie resztę wszystko po prostu speedrunuję, to chyba uczciwy deal. Więc tak, na pewno biorę teraz raka i locust of pestilence. Mam Dagaz na wypadek, gdybym oślepnął. Tu już mnie tak naprawdę nic nie interesuje. Wiecie co? Zrobię ostatni reroll i zabieram ze sobą słoik z muszkami. Chodź, słoiczku. A, ja teraz zgniatam gówna. Dobra, to w sumie sobie mogę po nich poskakać. Skakać po gównie, no nieźle. Powiedziałem, że chcę mojego raka. Dobra.
Czy jest tutaj coś, co mnie interesuje? Prawdopodobnie nie. Raczej już nie będzie nic takiego. Naładowane klucze jakieś. No raczej nie będzie. Strand. Nie, devil wystarczy. Nie chcę sobie swojego serduszka psuć. I zobaczmy. No niestety nic ciekawego. Lecimy dalej. 23 minuty, a my już jesteśmy wystarczająco dojebani, żeby rozwalić bossa. Więc teraz to już tylko czysta formalność. Tak strzelamy? No, strzelamy. Nie mogę powiedzieć, że nie, tak? Na pytanie 20 odpowiadasz prędkości. No mógłbym to już tak zespeedrunować i w sumie nie uważam tego za zły pomysł. Nic mnie tu nie ciekawi. Okej, spoko, no to wchodzimy po prostu. Bo tutaj czerwonych serduszek nie było? Dobra, okej. Mówiłem, że speedrunujemy? Jestem słowny. Nie ma sprawy. Nie chcę marnować waszego czasu. Ja tu jestem tylko po to, żeby zabić tego gridowadego, tego grubego cwela. Glitter bombsy, jasne. A to będzie chyba tylko, no właśnie, speeddown. Znaczy ten, tier, dla tearsów. Podwójny efekt kart, jasne, nie ma sprawy. Przed Chaosem mimo wszystko chciałbym zawalczyć z diabłem, więc zobaczę, co się stanie tutaj. Tu się stanie prawdopodobnie nic ciekawego, no właśnie. To będzie the full podwójny. No nieźle. No dobra, trochę ci mogę oddać zdrowia nawet, wiesz, Sążulek? Będę spoko. No, będę spoko, co mi to szkodzi, tak? Store credit. O. No to Chaos chyba, zawczasu już, trudno. Teraz będziemy mogli dostać wszędzie wszystko. No. A ty jesteś naprawdę uparty, nie chcesz dać mi tego, co ja chcę. Ty mały gnojku. Woda święcona od demona. A tak trochę bym powiedział ironia. The Hierophant. Nie mówi się Hierophant, tylko Hierophant? A mogę mówić Eremita? A nie, to nie jest Eremita. Hierophant to jest papież. Jakby ktoś nie wiedział, nie? O, lockdown, jaka szkoda. Dobra, wystarczy tego ćpania. Laczki, bo to jest lag, więc spoko. Mam dwa... Czyli mam dwa Lil Brimstone'y? What? Co? Dobra, spoko, nie ma sprawy, nie? Uważam to po prostu za coś śmiesznego. Tam jest chyba Locust of Death. To było w Death, jak dobrze pamiętam, tak? Of Conquest, a nie, no to Conquest może być zamiast tego. Słuchajcie, nie ma sprawy. Całkiem zabawnie. Przyznam, że mi się podoba ten run. A jakby ktoś nie wiedział, to eksplozje mnie leczą, więc... O, to był błąd akurat. Nie powinienem na tamto wchodzić. Trudno się mówi. No nie, Skrillex. Spowolniony przeze mnie Skrillex. Dawaj, zarzuć jakiegoś bita, dropnij coś. Jakiś bas na przykład. Albo swoją śmierć. Ej, serio, nie możesz dupą się wystawić? Skrolax. Wow, jak go odbiłem ładnie. A to wymagało skilla, wam powiem. Dobra, o, w końcu dupa, do widzenia. He, dupa. Berkowski, dwa razy się uruchomi. No nie, 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 Kainsai, proszę cię. Ja nie potrzebuję kompasu. Kain mi stracił oko po to, żebym teraz dostał jakieś gówniane trinkety. Podwójne Skrillexy, no... Nie mam nic do Skolexa, tak? Tylko, że trzeba czekać niepotrzebnie długo, żeby go zabić. O, no chyba, że robi coś takiego, to wtedy jest spoko. A nawet chuj. Do widzenia. Co my tutaj mamy? Runy. Hagal. I... Blank. Daygas. No, no to Daygas, no daj tego gazu więcej. Co, co ci tak szkodzi tego gazu dać? A tu mamy The Devil. The Debil. Dobra, healnijmy się. A, no tak, to nie jest Pyromaniac. Dobra, jestem głupi. Tiny Plant byłoby śmieszne. Czy ja chcę być... Nie chcę być śmieszny. Sharp Strong. Nie chcę być śmieszny. Celtic Cross byłby spoko. Żyletki, jasne. Spoko. A new pill has appeared. You broke it. Ale o co ci chodzi, gro?
Dobra, Rak jest spoko. PhD jest spoko. Dev Soul jest zajebiste. No, w końcu, pozytywne rzeczy. No i szukamy dalej. Chocolate Milk. Nie. Mimo wszystko to by miało gorszy efekt niż bym chciał. Co, zobaczmy tego pila. Perks. Dobra, trudno, idziemy dalej. Tak, idziemy dalej, no co? No nie zostało mi nic więcej. Strzelam żyletkami zakrwawionymi. Tu miałem jakiś secret room, ten super, ale jeśli nie byłoby w nim czerwonych serduszek, tak naprawdę już nic mnie nie obchodzi. Więc nie wiem, czy jest sens się czymkolwiek zastanawiać, czy stresować. Obrażenia, wszystko. Sprowadza się do jednego. Okej, to jest spoko. No niestety, nie jest spoko, bo myślałem, że dostanę coś innego. Blank. Daj gaz. Nie dałem gazu, sorry. A teraz Hagalaz. What? Dobra. Wyjdźmy. No wiecie co, nawet sobie zdrowie zakupię. Może sobie Book of Fagits wezmę, żeby być śmieszkiem. No, w sumie. No. Dobra, to sobie odpalę debila. Bo jestem bardzo leniwy. Ale naprawdę, jeśli ktoś ogarnął, w którym momencie dostałem podwójnych tych braci Cugowskich, znaczy wiecie, Lil Brimstone'ów, to zapodajcie mi cynk, bo jestem ciekawy, co ich zduplikowało. Czy podniosłem ich jako z dwóch piedestałów, bo wiem, że z jednego podnosiłem. Ale czy więcej? Nie jestem tego pewien w 100%. Nie wydaje mi się, żebym w taki sposób ich zdobył podwójną ilość. Bo tak czy siak, to na pewno nie jest żaden efekt pudełka przyjaciół. Okej, Oscar, dobra, no to gościu umiera od razu w drugiej fazie, do widzenia. Fajnie było cię znać. To w takim wypadku niepotrzebnie robiłem się taki tłusty, skoro już mogę go tak łatwo wyzerować, tak? No trudno. Do widzenia. Ale mógłbyś już umrzeć. Carry'em Queen, Carry'em Sensation, roboczywe sensacje. Pozdrawiam cię, Meszpier. Tęsknię za tobą całe swoje życie. Mam nadzieję, że wrócisz kiedyś. Napisz w komentarzu, jeśli to oglądasz, Mesiu. Tęsknię. Dobra, zobaczmy, czy Shatix ma. Shatix ma wpierdol za to, że oferuje mi jakieś krampusa śmieciowatego. Ale kurwa, Horna, to ja przygarnę. Wiem, że te, wiecie, no, te conquesty moje ładne są fajne. Ale teraz, no, mam naprawdę tłusty damage wychodzący z ręki. Więc tak. Missing page. Następny będzie shop, więc tam zadecyduję. Tu już byłem wszędzie. Zrobiłem co mogłem. Znaczy się zrobiłem co chciałem, bo co mogłem to nie. Ja mogłem więcej. Ale jestem zdania, że nie ma sensu katować widzów. A swoją drogą 30 minut na gridier, no to jest całkiem rozsądne. To nie jest zwykły grid mode, żeby szybko trwał. A poza tym też nie breakowałem tej gry niepotrzebnie, nie wiadomo jak długo. Więc tak, to może mi podnieść tirsy, ale pewnie nie podniesie, no właśnie. Spoonbender, spoko. Chcę mieć homing. Lubię homing, homing jest spoko. Ale podnieść tego dajma, no. Dobrze. Wspaniale. Two of Diamonds. Podwójnie działa, więc tak. Dobrze pamiętam, ta książka liczy się do Bookworma. No i teraz będę miał mieć szansę na podwójne strzały moich łez, więc... tak jak miał 2020, które nie zawsze działa, nie? Jestem ciekawy, czy Chaos Card będzie podwójnie leciał, skoro mam Tarot Cloth. Ja sobie tak pobiegam, pokrążę, pozastanawiam się, co robić ze swoim życiem. O, niechcący na to wdepłem, bo się za bardzo bawiłem. Dobra, wracamy. No nie gadać, że znowu na to wdepnąłem. Jezu Chryste. Już teraz nie wchodzę na to. Działaj. Chwilę trwa, jesteś taka piękna. Podwójny def, sorry, ale to zabija. Dagas sobie rzucę nawet. Czy tam Dagas, jak to woli. Dwie nogi? Nie, tylko jedna. Szkoda. Okej. O, tego światła nie było tak dużo. Czy to był speed up, ten z początku? Czy Mario 7? Mario speed up? The one from the beginning? Dobra, szatan, chodź. No oczywiście, klasycznie stajny. Słyszałem, że ponoć w końcu są jakieś różne wariacje na ten końcowy etap shopa, na ten walkę z Dile, ale mi się nie trafiło osobiście, ale ponoć są w końcu jakieś inne. Więc tak, Habit byłby spoko, Purity w sumie byłoby śmieszne. A dawaj Purity, co mi podejdzie? Obrażenia.
Odpaliłem akurat w idealnym momencie. Dobra. Idźmy do sklepu. Teraz mam range. To ja nie chcę range'a, chcę coś innego. Nie chcę range'a. Nie chcę range'a, daj mi coś innego, daj mi tirsy. O, tirsy dostałem, niebieską aurę. Strzelam tak szybko jak z karabinu. Ty Dark Bamyśmy. Aha, dobra, nie, w sumie nie mam HP, to mogę takie rzeczy robić, to jest spoko. Podniosę sobie Beliala i dostanę śniadanko, to nie. A drugą książeczkę? Gapi spał. No szkoda, no nie dostanę tego, nie mam jak. Ale to jest przyjemne. Wiecie co? Na pierwszą fazę rzucę Chaos Carda. A co mi tam? Chcę się z drugą pobawić. Chcę zobaczyć, czy naprawdę te Brimstone i tak dalej nie robią mi obrażeń. Więc innymi słowy, teraz jak nie obrywam, to strzelam jak z karabinu maszynowego, ale to chyba już każdy wie i widział. Dobra. No. Nie trafiłem go Chaos Cardem, ale ze mnie śmieszek. No tak, bo poszedł na prawo, pewnie spierdolił. Ale są chyba podwójne z tego, co widzę, więc rzeczywiście wszystkie działają podwójnie. A poza tym, no zobaczcie, jaka to jest przyjemność go siekać jak szmatę. Mimo wszystko nie schodzi tak szybko dzięki tej swojej tarczy, którą ma. To jest całkiem ciekawe. No i co teraz zrobisz, Gridzie? Gurido. Więc patrzcie, nie zbreakowałem gry na tyle mocno, żeby być nie wiadomo jak OP, więc cały czas jest sens rzeczywiście się starać. I czy ten jeden klucz był fioletowy? Nie zmyślam, serio, wydawało mi się, że leciał fioletowy klucz. Takiego był naprowadzający na drzwi, hehe. Trudno, żeby nie był, bo się zawsze naprowadza na drzwi. Ech, Gurido, Gurido, nakryjesz się pyto. O nie. Cambion Conception, działaj lepiej. To Cambion Conception, dobra, jestem głupi, teraz już wiem. To wyjaśniał skąd cię wziął Dark Bomb i tamte śmiecie inne. Stawaj. Tak, Brimstone też mi nic nie robi. Czyli jestem po prostu nieśmiertelny, tak? Jedyne co może zrobić to Contact Damage, zgadza się. A te mają Contact Damage? Nie mają, okej. Nie, czekajcie, Brimstone mi chyba jedną, tak? Muszę to przetestować. Tak, Brimstone mnie uderzył, okej. Dobra, czyli naukowo się spełniłem. Host Hat nie jest taki wcale zajebisty, ale ułatwia znacznie walkę z tym swelem. Jeszcze ja mam ten swój slow z pierwszych tych. O, no nieźle, eksplozje. Słyszałem, że one są bardzo groźne. Szkoda, że nie potrafisz mi nic nimi zrobić, brudasie. Cała twoja druga faza jest gówno warta. Cienias. No dobra. Żartowałem, to może wiecie co? Ja się napiję, będę tylko trzymał w jedną stronę. Ale no nie strzelaj Brimstone'ami w tym miejscu, łaskawco. Chcę się napić wody. I przy okazji zrobić sobie pośmiewisko z tego Grida, że on jest tak gówniany, że nic mi nie może zrobić. Idzie jakby miał srakę, strzela jakby miał jeszcze większą srakę, umiera jakby miał srakę, srakę, srakę. Kto pije sakę, ten dostaje srakę. Dobra, ja już go zabiłem. Dobra, do widzenia. Skrzynka powinna pojawić się gdzieś tu. Albo wiecie co, załaduję sobie maszynkę. Glyph of Balance has appeared in a basement. No całkiem zbalansowane, że dostaje glyph za grę Magdalenką. Właściwie to zbalansowane, ty, zajebiście. Ciekawe, czy ten glyph działa trochę jak Libra i balansuje staty. Także to są moje karty, którymi nie trafiłem. Jestem zajebisty, napiję się wody i dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, kliknijcie w reklamę i zostawcie subskrypcję. Dziękuję i bywajcie.